Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Etz Chaim. Lekcja 35. Jesteśmy w drugich wrotach i zaczynamy dzisiaj nową gałąź. Szar Bet Anaf Gimel. Achar Shenit Ba'er La'el Heyot Bachol Haolam Kulam Bet Pchinot Alef Behinat Hayut Sfirot Batsurat Galgalim Igulim Veachat Behina Yut Sfirot Batsurat Adam Yashar Ba'koma Zgufa Ve'yashara Neva'er Ata Bekitsur Kcat Pratim U pchinot acharot szejesz bachem. Po tym, jak było wyjaśnione wyżej, że są w każdym świecie dwa aspekty, jeden z nich jest to 10 sfirot w formie okrągłych sfer, galgalim i gulim, a drugi jest to 10 sfirot w formie człowieka prostego, Adam Yashar, stojącego w pełnym wzroście i wyprostowanego. Wyjaśnimy teraz w skrócie kilka detali oraz kilka innych aspektów, które są w nich. I oto wyjaśniono w Księdze Zohar, w rozdziale Bo, oraz w komentarzu zaufany, inaczej wierny pasterz. I oto jego słowa. I po tym, jak on uczynił ten obraz nosiciela, Merkawa, człowieka wyższego, opuścił się tutaj i nazwany był tym obrazem i tak dalej. Występuje tutaj słowo diukna, które my już znamy z Zoharu, które oznacza obraz albo też forma. Nazywa się El Elohim. El jest to imię stwórcy w Chesed, a Elohim jest to gwura. I jeśli mistrz rozbije te kelim, żeby je naprawić, to powrócą wody do swojego źródła i tak dalej. A następnie robi większe kelim i on nazywa je dla siebie w nich zrozumienie i tak dalej. On dał nam cytaty z Zoharu. Jest w nich głęboki przekaz, ale nie będziemy tego teraz wyjaśniać. I mówi dalej. I my mówiliśmy już o tym szerzej w gałęzi drugiej, patrz tam uważnie. On przytoczył nam tutaj cytaty z innych źródeł, ale zawsze trzeba uczyć się w ten sposób, że jeśli my uczymy się z Etz Chaim, to najważniejszym pokarmem powinno być teraz Etz Chaim. A jeśli pojawią się cytaty, to my je tłumaczymy, czytamy, ale w tym momencie najważniejsze jest Etz Chaim. Jeśli uczymy się z Zoharu, to najważniejszy jest wtedy Zohar. I to samo dotyczy innych źródeł. Zawsze koncentrujemy się na tekście, którego się uczymy i nie odchodzimy na boki. A dopiero po przerobieniu lekcji, jeśli ktoś chce się bardziej wgłębić, popracować z tym tekstem dokładniej, to wtedy może poszukać sobie tych cytatów i przeczytać je razem z pełnym tekstem, który tam jest. Ale teraz nie odbiegamy od głównego nurtu lekcji. Tak więc jasno określono, że 10 sfirot, one są w formie człowieka, posiadającego 248 organów.
Ramach 248. Jest to taka sama gematria jak w imieniu Awraham, kiedy on był już po naprawie i otrzymał dodatkową literę hej. Posiadającego 248 organów, które nazywają się kelim, a w nich jest istota świateł nazywana duszą, neszama, człowieka, i wszystko to w obrazie człowieka niższego. Czyli tak jak u człowieka w naszym świecie, u którego jest ciało i dusza, tak samo też człowiek wyższy, czyli człowiek duchowy. W dole człowiek także jest duchowy, ale tutaj tylko jego wewnętrzna część jest duchowa, natomiast wyższy człowiek jest całkowicie duchową istotą, także jego zewnętrzna część, czyli jego ciało, także jest w pełni duchowe. Tak samo też człowiek wyższy włącza w siebie 10 sfirot i jest to istota i kelim. Istota, acmut, jest to wewnętrzna część, a kelim zewnętrzna. Inaczej mówiąc, istota jest to światło napełniające kelim. I oto aspekt tej istoty jest to aspekt świateł wewnętrznych, które świecą wewnątrz kelim na podobieństwo duszy, która jest wewnątrz ciała człowieka i ona świeci w nim. Jak napisano, świeca Haszem dusza człowieka. I zapamiętaj tę zasadę, bowiem w każdym miejscu, gdzie ty znajdziesz w tej naszej księdze słowo światła, to oznacza wewnętrzna dusza jego. To jest bardzo ważne. Światła jest to zawsze wewnętrzna część parcufa, sfiry i wszystkiego innego, a nie wskazuje na same kelim, czyli naczynia. I nie zapominaj tego, bo my nie możemy przypominać tego w każdym miejscu. I po tym, jak wyjaśniliśmy dwa aspekty, że są to światła i kelim, jak powiedziano wyżej, niezbędnym jest jeszcze wyjaśnić w skrócie inne detale. I oto one. Bowiem aspekt świateł, które są istotą duszy, neszama, wewnętrzna, która jest wewnątrz kelim, jak powiedziano wyżej, tak więc te światła rozdzielają się na dwa aspekty i są to Orpnimi i Ormakif. Rzecz jest w tym, że światło daje życiową siłę, ożywia i świeci wewnątrz 10 sfirot nazywanych kelim. Tak więc jest w nim aspekt ubierania się wewnątrz kelim na podobieństwo neszama, która wchodzi wewnątrz organów ciała i ubiera się wewnątrz organów człowieka i ożywia je i świeci wewnątrz nich i to nazywa się Or Pnimi, czyli światło wewnętrzne. Jednak to światło zmniejsza się, żeby ono mogło skrócić się i ubrać się wewnątrz kelim. I jest drugi aspekt. Światło, które jest większe od niego, takie, że nie ma siły u kelim, żeby je wytrzymać i ograniczyć je wewnątrz ich wewnętrznej części. I ono pozostaje w aspekcie Or Makif na zewnątrz i ono świeci jako światło otaczające je. Or Makif. I ten sam aspekt jest także w niższym człowieku, jak ja napiszę na swoim miejscu z Bożą pomocą. Bowiem nie ma żadnego światła
we wszystkich światach, gdziekolwiek by to nie było, żeby nie było tych dwóch aspektów, czyli aspektu orpnimi, maleńkie, i ormakiv, wielkie. Jedno wewnątrz kelim, a drugie okrążające i otaczające na zewnątrz kli. I tak samo jak według części światła są u niego dwa aspekty, tak samo według części kelim są w nich podobne dwa aspekty. Bowiem nie ma nigdzie absolutnie żadnego kli w świecie, w którym nie byłoby dwóch aspektów. Jest to istota wewnętrznego aspektu kli, w który ubiera się i przylega do niego orpnimi wewnątrz niego samego. I jest jeszcze drugi aspekt, zewnętrzna część kli, która jest wokół niego na zewnątrz i okrąża i otacza go światło, jak powiedziano wyżej. I oto, jak powiedziano, że Ormakif jest większe od Orpnimi, tak samo też Chicon Kli, zewnętrzna część Kli, jest bardziej wywyższona, czyli ma bardziej godne właściwości, jest bliżej do Stwórcy, od Pnimiut Kli, wewnętrznej części Kli, i bez względu na to, że naszymi odczuciami my widzimy, że Pnimiut Kli jest bardziej subtelne i wywyższone jak Chiconiut Kli. Sens tego jest taki, jak my teraz wyjaśnimy. Czyli on mówi nam, że nam w naszych odczuciach wydaje się, że wewnętrzna część kli jest bardziej wywyższona i subtelna, jak zewnętrzna. Ale tak naprawdę nie jest to tak, jak nam się wydaje. I on chce nam to wyjaśnić i daje nam obraz tego, jak to wszystko pracuje ze światłami i kli. I te zasady, o których on tu mówi, mają zastosowanie wszędzie. Także i u każdego z nas dokładnie tak samo wszystko to pracuje. Wiedz, że oto światło jest całe równomierne i kiedy ono wchodzi i ubiera się wewnątrz kli, to nie może kli jego wytrzymać i wtedy ta część światła, która nie może pozostawać wewnątrz, pozostaje na zewnątrz w aspekcie Ormakif nad nim i wtedy te dwa światła świecą w kli. Bowiem Orpnimi świeci w połowie grubości ścianki z wewnętrznej strony, a Ormakif świeci w połowie grubości ścianki od strony zewnętrznej, i za pośrednictwem tych dwóch świateł świeci i oświetla się, czyli usubtelnia się od wewnątrz i na zewnątrz. I oto Orpnimi, ponieważ ono jest skrócone i pod naciskiem, znajduje się wewnątrz kli i dobrze przylega do niego. To oto ono wchodzi i przebija się w połowę ścianki kli z wewnętrznej strony i przenika ją i przechodzi poprzez nią i takim sposobem kli usubtelnia się i staje się cienkim. Chodzi tutaj oczywiście o proces duchowy. Kli z grubego, bardziej otrzymującego, staje się cieńszym, czyli bardziej oddającym. Ale zewnętrzne światło, ponieważ ono jest dalekie i nie zlewa się z kli, a w szczególności nie jest ono skrócone i ograniczone, to ono nie przebija się w ściankę kli z jej zewnętrznej strony, żeby przejść i wejść wewnątrz niego, żeby świecić mu i żeby je usubtelnić. I żeby naprawić ten aspekt, czyli żeby od zewnętrznej strony także zachodziło usubtelnienie, oświetlenie kli, potrzebne jest, żeby zewnętrzna część kli była bardziej wywyższona i cienka, a także światło, które w niej świeci, które jest Ormakif, żeby ono było większym i bardziej wywyższonym,
jak orpni mi. I dlatego może otrzymać zewnętrzna część kli większe świecenie, bez względu na to, że ona nie zlewa się mocno z orma kif. Ponieważ ono jest silniejsze od orpni mi i zewnętrzne kli jest bardziej subtelne i dlatego może otrzymać z daleka. I wtedy zewnętrzna część kli otrzyma świecenie od orma kif, bez względu na to, że ono jest bardziej dalekie od niej, jak świecenie orpni mi w wewnętrznej części kli, gdzie oni zlewają się razem. I dlatego wewnętrzna część kli, która jest bardziej gruba, będzie pokrywać się we właściwościach z wewnętrznym światłem, które jest bardziej grube i jedno drugiemu będzie świecić bardzo dobrze, ponieważ oni przylegają jeden do drugiego, bez względu na to, że są oni pogrubieni. I także zewnętrzna część kli, która jest bardziej wywyższona, ponieważ w niej także świeci orma kif, które także jest bardziej wywyższone, to ono będzie dobrze świecić w zewnętrznej części, bez względu na to, że oni są oddaleni od siebie. On zmierza do tego, że od wewnątrz wydaje nam się, że wewnętrzne kli i światło są silniejsze od zewnętrznego, dlatego że u nich jest bliskie wzajemne przyleganie. To światło jest ograniczone. Wewnętrzne kli bardziej przylega do nas. Jak to się mówi, bliska koszula ciału, albo lepszy wróbel w garści jak gołąb na dachu. Ale nam się tylko tak wydaje i powinniśmy przywyknąć do tego, co mówi on o zewnętrznej części kli, że tam jest dużo większe światło, które świeci w zewnętrzną część kli. Na dzisiaj na tym zakończymy. Na następnej lekcji zaczniemy kolejne, trzecie wrota. Przypominam, że wszystko, o czym mówi Ari, jest bardzo ważne, bo przekazuje nam on tutaj podstawowe zasady, według których funkcjonuje cały wszechświat. I w tym także każdy z nas. Ponieważ każdy z nas jest niczym innym, jak właśnie takim naczyniem napełnionym światłem. I chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że opisuje on jakieś techniczne zasady funkcjonowania jakiegoś mechanizmu, to jednak naprawdę opisuje on odczucia, które każdy z nas może i powinien odnaleźć w sobie. Świat, w którym żyje każdy z nas, to tak naprawdę nasze wewnętrzne odczucia. Nawet cały zewnętrzny świat, który nas otacza, odbieramy przecież poprzez nasze zmysły i odczuwamy wewnątrz swoich organów odczuwania. Cały nasz świat to jest to, co z tego świata wchodzi w nas i staje się naszą wewnętrzną częścią. Staje się światłem zamkniętym w naczyniu. Jak mówi Ari, orpnimi, przylegające do pnimiut kli. Każdemu z nas wydaje się naturalnym, że to światło jest wielkie, ponieważ ono jest bliskie do nas. My je bezpośrednio odczuwamy w postaci naszych odczuć, myśli, napełnionych pragnień, albo też niedostatków, które pragniemy napełnić. To wszystko jest dla nas największe i najważniejsze. Dam wam prosty przykład. Kiedy nagle zaboli mnie ząb, to wtedy ten ból jest dla mnie największym bólem w całym wszechświecie. Pomimo tego, że na zewnątrz są miliony innych istot, które cierpią nieporównanie bardziej ode mnie. Dotyczy to także odczuć przyjemnych i absolutnie wszystkiego innego, co odczuwamy i posiadamy. Wszystkiego, co określamy jako ja i moje. Ale jeśli posłuchamy tego, co mówi Ari i popatrzymy wokół siebie, to okazuje się, że to moje wewnętrzne kli, napełnione wewnętrznym światłem, to jest tylko bardzo maleńka kropelka w porównaniu do całego otaczającego mnie światła,
ubranego w mnóstwo innych naczyń. Są to miliardy różnorodnych istot, które były, są i jeszcze będą, napełnionych różnorodnym światłem, które odczuwają wewnątrz swoich wewnętrznych kelim, które dla mnie są zewnętrznymi kelim napełnionymi zewnętrznym światłem. Jest to niewyobrażalna nieskończoność, w porównaniu do której ten mój maleńki wewnętrzny światek jest jak iskra z popielnika w porównaniu do światła całego kosmosu. Według zamysłu Stwórcy każdy z nas stworzony jest po to, żeby zostać napełnionym takim nieskończonym światłem. I każdy z nas musi rozszerzyć to swoje maleńkie kli do takiego rozmiaru, żeby to światło w nie weszło. Wyobraźmy więc sobie, jak ogromna praca nas czeka. Na koniec przeczytajmy jeszcze raz sam tekst Etz Chaim z dzisiejszej lekcji bez komentarzy. Po tym, jak było wyjaśnione wyżej, że są w każdym świecie dwa aspekty. Jeden z nich jest to 10 sfirot w formie Galgalim i Gulim, a drugi jest to 10 sfirot w formie Adama Yashar, stojącego w pełnym wzroście i wyprostowanego. Wyjaśnimy teraz w skrócie kilka detali oraz kilka innych aspektów, które są w nich. I oto wyjaśniono w księdze Zohar, w rozdziale Bo oraz w komentarzu Zaufany pasterz, i oto jego słowa. I po tym, jak on uczynił ten obraz Merkawy, człowieka wyższego, opuścił się tutaj i nazwany był tym obrazem, i tak dalej. Nazywa się El Elohim. I jeśli mistrz rozbije te kelim, żeby je naprawić, to powrócą wody do swojego źródła, i tak dalej. A następnie robi większe kelim, i on nazywa je dla siebie w nich zrozumienie, i tak dalej. I my mówiliśmy już o tym szerzej w gałęzi drugiej, patrz tam uważnie. Tak więc jasno określono, że 10 sfirot, one są w formie człowieka posiadającego 248 organów, które nazywają się kelim. A w nich jest istota świateł nazywana neszama człowieka. I wszystko to w obrazie człowieka niższego, u którego jest ciało i dusza. Tak samo też człowiek wyższy włącza w siebie 10 sfirot i jest to istota i kelim. I oto aspekt tej istoty jest to aspekt świateł wewnętrznych, które świecą wewnątrz kelim na podobieństwo duszy, która jest wewnątrz ciała człowieka. I ona świeci w nim, jak napisano, świeca Haszem, dusza człowieka. I zapamiętaj tę zasadę, bowiem w każdym miejscu, gdzie ty znajdziesz w tej naszej księdze słowo światła, to oznacza wewnętrzna dusza jego. I po tym, jak wyjaśniliśmy dwa aspekty, że są to światła i kelim, jak powiedziano wyżej, niezbędnym jest jeszcze wyjaśnić w skrócie inne detale, i oto one. Bowiem aspekt świateł, które są istotą neszama wewnętrzna, która jest wewnątrz kelim, jak powiedziano wyżej, tak więc te światła rozdzielają się na dwa aspekty. I są to Or Pnimi i Or Makif. Rzecz jest w tym, że światło daje życiową siłę, ożywia i świeci wewnątrz 10 sfirot nazywanych kelim. Tak więc jest w nim aspekt ubierania się wewnątrz kelim na podobieństwo neszama, która wchodzi wewnątrz organów ciała
i ubiera się wewnątrz organów człowieka i ożywia je i świeci wewnątrz nich i to nazywa się Or Pnimi. Jednak to światło zmniejsza się, żeby ono mogło skrócić się i ubrać się wewnątrz Kelim. I jest drugi aspekt. Światło, które jest większe od niego, takie, że nie ma siły u Kelim, żeby je wytrzymać i ograniczyć je wewnątrz ich wewnętrznej części i ono pozostaje w aspekcie Ormakif na zewnątrz i ono świeci jako światło otaczające je. Ormakif. I ten sam aspekt jest także w niższym człowieku, jak ja napiszę na swoim miejscu z Bożą pomocą. Bowiem nie ma światła we wszystkich światach, gdziekolwiek by to nie było, żeby nie było tych dwóch aspektów, czyli aspektu Or Pnimi, maleńkie, i Or Makif, wielkie, jedno wewnątrz Kelim, a drugie okrążające i otaczające na zewnątrz Kli. I tak samo jak według części światła są u niego dwa aspekty, tak samo według części Kelim są u nich podobne dwa aspekty. Bowiem nie ma nigdzie absolutnie żadnego Kli w świecie, w którym nie byłoby dwóch aspektów. I jest to istota wewnętrznego aspektu Kli, w której ubiera się i przylega do niego Or Pnimi wewnątrz niego samego. I jest jeszcze drugi aspekt, zewnętrzna część Kli, która jest wokół niego, na zewnątrz i okrąża i otacza go światło, jak powiedziano wyżej. I oto jak powiedziano, że Or Makif jest większe od Or Pnimi, tak samo też Chiconiut Kli jest bardziej wywyższone od Pnimiut Kli. I bez względu na to, że naszymi odczuciami my widzimy, że Pnimiut Kli jest bardziej subtelne i wywyższone jak Chiconiut Kli, sens tego jest taki, jak my teraz wyjaśnimy. Wiedz, że oto światło jest całe równomierne. I kiedy ono wchodzi i ubiera się wewnątrz Kli, to nie może Kli jego wytrzymać i wtedy ta część światła, która nie może pozostawać wewnątrz, pozostaje na zewnątrz w aspekcie Or Makif nad nim i wtedy te dwa światła świecą w Kli. Bowiem Or Pnimi świeci w połowie grubości ścianki z wewnętrznej strony, a Or Makif świeci w połowie grubości ścianki od strony zewnętrznej. I za pośrednictwem tych dwóch świateł świeci i oświetla się od wewnątrz i na zewnątrz. I oto Or Pnimi, ponieważ ono jest skrócone i pod naciskiem, znajduje się wewnątrz Kli i dobrze przylega do niego. To oto ono wchodzi i przebija się w połowę ścianki Kli z wewnętrznej strony i przenika ją i przechodzi poprzez nią i takim sposobem Kli usubtelnia się i staje się cienkim. Ale zewnętrzne światło, ponieważ ono jest dalekie i nie zlewa się z Kli, a w szczególności nie jest ono skrócone i ograniczone, to ono nie przebija się w ściankę Kli z jej zewnętrznej strony, żeby przejść i wejść wewnątrz niego, żeby świecić mu i żeby je usubtelnić. I żeby naprawić ten aspekt, potrzebne jest, żeby zewnętrzna część Kli była bardziej wywyższona i cienka, a także światło, które w niej świeci, które jest Or Makif, żeby ono było większym i bardziej wywyższonym, jak Or Pnimi. I dlatego może otrzymać zewnętrzna część Kli większe świecenie, bez względu na to, że ona nie zlewa się mocno z Or Makif. I wtedy zewnętrzna część Kli otrzyma świecenie od Or Makif, bez względu na to, że ono jest bardziej dalekie od niej, jak świecenie Or Pnimi w wewnętrznej części Kli, gdzie oni zlewają się razem i dlatego wewnętrzna część Kli, która jest bardziej gruba, będzie pokrywać się we właściwościach z wewnętrznym światłem, które jest bardziej grube i jedno drugiemu będzie świecić bardzo dobrze,
ponieważ oni przylegają jeden do drugiego, bez względu na to, że są oni pogrubieni. I także zewnętrzna część kli, która jest bardziej wywyższona, ponieważ w niej także świeci Ormakif, które także jest bardziej wywyższone, to ono będzie dobrze świecić w zewnętrznej części, bez względu na to, że oni są oddaleni od siebie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.